Każdy z nas ma w sobie gen przetrwania. O tym, jak poradzić sobie w dżungli, w lesie albo na pustyni, rozmawiałam z survivalowym ekspertem Łukaszem Tulejem. Jedziemy? Początek tej historii nie jest tutaj, w tym miejscu, tylko jest jakieś 30 metrów dalej, gdzie Łukasz, uratowałeś nam życie, a dokładnie uratowałeś życie operatorowi, który wpadł do rowu? Do tego nie swoim samochodem. Tak, nie swoim samochodem, samochodem swojej dziewczyny. Tak to wyglądało, to był test, jak się czułeś, jak się sprawdziłeś, znaczy ja wiem z boku, bo ja po prostu przecierałam oczy z niedowierzania, wow, w ogóle jak on to wszystko ogarnia, nie? Opowiadaj. No nie wiem, ale w twojej opowieści to naprawdę brzmi jak czyn bohaterski. No nie, no to cała ekipa stanęła. Dobrze, uratowaliśmy chłopaka przed zemstą dziewczyny, to się liczy. No ja z kolei bardzo lubię sytuacje, w których coś się dzieje i trzeba na bieżąco ją, że tak powiem, ratować. No ja wtedy jestem jak u siebie w domu niejako. Także być może jest taka grupa ludzi, którzy lubią ten zastrzyk adrenaliny i niech się dzieje więcej. Ale ty też przejąłeś taką funkcję przewodnika. Osoby, która absolutnie zaczęła kontrolować to wszystko, wyznaczała zadania, ale tak ze spokojem bardzo dużym, bo z bardzo dużym spokojem do tego podszedłeś. No i kierowała całą tą akcją naprawczą. Jak jest dobry zespół, to łatwo zarządzić taką sytuacją. No tu mieliśmy naprawdę fajnych zawodników i każdy był osobą bardzo otwartą z tego, co widzę, więc współpraca z takimi ludźmi to jest czysta przyjemność. Także jeżeli wyszło, że jestem liderem, zupełnie przy okazji bardzo się cieszę. Natomiast uratowała nas sytuacja, ale siłą pracy całego zespołu. Liderem jesteś przede wszystkim w trakcie swoich survivalowych treningów, swoich survivalowych wypraw. Czego uczysz ludzi w trakcie pobytu w lesie? Wbrew pozorom wcale niekoniecznie jakichś technik survivalowych. Raczej technikami survivalowymi staram się im pokazać moc, która drzemie w nich. Bo tak jak zauważyłaś, jak ja działam, to właśnie chciałbym, żeby większość osób działała w ten sposób. I widzę, że na przykład ludzie outdooru, ci aktywni, którzy podróżują, generalnie są ludźmi, można powiedzieć tak kolokwialnie, ogarniętymi. To znaczy, że z nimi taka współpraca jest możliwa. I oni właśnie nauczyli się chyba tej swojej siły sprawdzać tą swoją siłę, tą swoją moc właśnie w podróżach, właśnie w sytuacjach newralgicznych, krytycznych. Czego ty uczysz ludzi w trakcie takiego szkolenia w lesie, bo ty zabierasz ludzi do lasu i po prostu robisz im jedną wielką przygodę, mają chodzić po bagnach, kopać studnie, rozpalać ogniska, przetrwać w trakcie burzy, nie wiem, podejrzewam, że jest dużo więcej tych atrakcji. Czego można się nauczyć na takim szkoleniu? No właśnie, tu przede wszystkim chyba trzeba trochę obrać ten mit survivalu z tych wyobrażeń. Bo nie chodzimy, nie zawsze chodzimy po bagnach, aczkolwiek są takie ćwiczenia, są takie szkolenia, gdzie ludzie faktycznie muszą pokonywać trudne przeszkody terenowe, między innymi bagna, lub korzystać... Czy wy walczycie też z komarami? Tak, no komary są codziennością, muszę powiedzieć, że do owadów także można się przyzwyczaić. Ja też pewnie co jakiś czas będę się odganiał, ale wojna psychologiczna komarów na mnie nie działa. Także już przyzwyczaiłem się, że one robią to swoje charakterystyczne wyzwyczenie. Nie budzą mnie w nocy w każdym razie. Ale mniej więcej tego także chcę ludzi nauczyć, przystosować ich do tego, żeby oni funkcjonowali w przyrodzie, funkcjonowali w naturze, żeby ją lepiej rozumieli, a przez to też rozumieli lepiej siebie samych. Ja zabierając ludzi do lasu, chciałbym im dać taką namiastkę sytuacji kryzysowej, żeby oni sami byli w stanie sprawdzić się, jak oni funkcjonują. Ja zauważyłem, że ćwicząc taką sztukę przetrwania, to się obecnie nazywa, kiedyś to była zwykła turystyka, tak na dobrą sprawę, trochę się ta nomenklatura zmieniła, natomiast esencja jest taka sama, jak wychodzisz gdzieś na szlak, odkrywasz nowe rzeczy, odkrywasz to, co jest w tobie i wracasz z podróży zupełnie albo przynajmniej częściowo inną osobą. Jeżeli uczę ludzi w lesie czegoś, wykorzystując takie narzędzia survivalowe, jak sztuka rozpalania ognia czy sztuka budowania schronień, to staram się, żeby te ćwiczenia raczej miały wpływ na ich rozwój interpersonalny niż na faktyczne umiejętności manualne. W sztuce przetrwania takie umiejętności manualne są też bardzo ważne. Oczywiście to jest jeden z takich filarów przetrwania, bo mówimy zawsze o takiej piramidzie przetrwania, gdzie najpierw liczy się ta wola, chęć życia. Jeżeli chcesz żyć, to już jesteś w stanie dużo osiągnąć, dużo znieść. No i na takim drugim stopniu, nieco wyżej, właśnie jest wiedza i umiejętności. I tutaj trzeba też umiejętnie podejść do sprawy, bo na przykład takie umiejętności
to umiejętność pracy fizycznej na przykład, czy zdolność jakiegoś konstruktywnego, czy konstrukcyjnego wręcz myślenia. To są rzeczy nabyte, niektórzy mają do tego większe lub mniejsze predyspozycje. Ja zauważyłem, że ludzie, którzy na przykład pracują fizycznie, pracują w warsztatach, są ludźmi wolnych zawodów, mają dużo większe szanse operować na przetrwanie, tak? Operować w takiej rzeczywistości, niż osoba, która ma olbrzymią wiedzę z zakresu sztuki przetrwania. Głównie praktycy mają największe szanse do przeżycia. Skąd się wzięła taka zajawka u Ciebie? Wydaje mi się, że ten temat sztuki przetrwania to grał mnie już od wczesnych lat dzieciństwa. I gdzieś ta potrzeba faktycznego przeżycia sprawiła, że ja zacząłem interesować się tematem. No i później jeszcze cała reszta życia tylko utwierdzała mnie w tym, że warto jest mieć i hobby, na przykład takie outdoorowe, w moim przypadku była to sztuka przetrwania. Ty opowiedziałeś mi taką historię, która wiąże się z miejscem, w którym mieszkałeś, ze Śródmieściem, bo mieszkałeś w Warszawie. W Śródmieściu, na Śródmieściu? Chyba obie są formy poprawne, zależy kto mówi. Na ulicy się pewnie mówiło i tak, prawda? No bo jesteś trochę takim chłopakiem ulicy i gdzieś tam musiałeś walczyć, musiałeś zadbać o siebie po prostu. Tak. No właśnie wychowanie w takiej miejskiej dżungli często się wiąże z tym, że zadajemy się ze środowiskami czasem patologicznymi. No i nie każdy ma szczęście wyrastać w takim kolorowym świecie, no ale jak już się zje, że tak powiem, tą beczkę dziegciu, to już wie, że tylko może być lepiej. To jest jedna z motywacji, które w ogóle sprawiają, że dalej chce mi się funkcjonować i żyć i jestem ciekaw świata. No właśnie dlatego, że wiem, że zawsze może być gorzej, także rzadko w życiu dorosłym bywa tak słabo, jak było kiedyś. Dzisiaj to, co robisz, jest nie tylko Twoją pasją, ale to też jest Twoja praca, bo właśnie realizujesz takie szkolenia. Czy to było zawsze Twoim marzeniem? Czy jest coś gdzieś tam w oddali, co chciałbyś robić, a co jeszcze czeka na spełnienie? No, muszę powiedzieć, że sztuka przetrwania to jest to, czym się zajmuję zawodowo, jest to także moją pasją i odkryłem, że ja chcę to wykorzystywać właśnie przy pracy z ludźmi. Ja miałem taki epizod, że pracowałem w wielkich korporacjach, także już karierę zawodową na stopniu menadżera mam za sobą. Dokonałem racjonalnego wyboru, czy chcę wdrażać ideę kogoś, czy ideę swoją. Poza tym nie zgadzałem się do końca ze światem, jaki wprowadzają nam korporacje. Że ja postanowiłem, że jeżeli chcę zmienić świat, to zacznę od siebie. Poczekaj, co ja miałam powiedzieć? Coś było z tym łobuzerstwem. Chciałaś mnie przezwać od łobuzów. To, że jesteś łobuzem, to ja wiem. Nikt tego nie udowodni. Nie, no myślę, że jest się trochę łobuzem, ale takim dojrzałym łobuzem, jak się wychowuje w takim środowisku, w jakim ty się wychowywałeś. I ja nie mówię, że łobuz jest... Bycie łobuzem jest czymś złym, bo ja sama jestem łobuzem i sobie myślę, że fajnie być łobuzem. No właśnie, ale powiedz o tych swoich łobuzerskich przygodach za mało lata. To było dzieciństwo, to jest jedna wielka w ogóle przygoda. Zresztą nasze dzieciństwo, podejrzewam, że i twoje wyglądało też inaczej, chyba było bardziej aktywne, mi się wydaje. Domki na drzewie, wchodzenie gdzieś tam, tanki śmietnikowe, tak. Bieganie po dachach, stykanie. Zjeżdżanie z tymi śmietnikami gdzieś tam z górek. O to chodzi. Więc robiliśmy wszystko to, co dzisiaj jest zabronione, z czego nasze dzieci nie mogą korzystać. Także ta cała infrastruktura miejska była dla nas dostępna. Oczywiście, ponieważ to był czas przemian ustrojowych, każdy walczył chyba o swoje miejsce gdzieś tam w stadzie, w kolejce, więc tych awantur miejskich było co niemiara. Gdzieś przyszedł w końcu taki moment już po którymś razie, że nauczyłem się po prostu rozpoznawać sytuacje niebezpieczne. I to było chyba pierwsze takie wejście właśnie w sztukę przetrwania, że żeby przetrwać, to przede wszystkim nie pakuj się w niebezpieczną sytuację. Podstawą survivalu jest adaptacja. Sztuki przetrwania jest adaptacja. Zresztą cała teoria ewolucji właśnie o niej mówi. I ta teoria akurat w tej części zgadzam się z nią w 100%, że przetrwają najlepiej przystosowani. I ja zauważyłem, że to, co mi się bardzo w życiu przydało i to, dlaczego w takich sytuacjach stresowych lubię uczestniczyć w jakichś takich akcjach, to dlatego, że mnogość przeżyć, które już dotychczas mam, ten bagaż doświadczeń, umożliwia mi dosyć szybką adaptację się w nowych warunkach. I dla mnie każda taka sytuacja jest swojego rodzaju testem. I choć 1000 razy mówię sobie, że nie muszę sobie ani nikomu niczego udowadniać, to jednak jest gdzieś tam z tyłu głowy coś takiego, a sprawdźmy się. Najpierw była
sztuka przetrwania, a potem były podróże. Czy ta sztuka przetrwania rozwijała się w trakcie Twoich podróży? Najpierw była sztuka przetrwania i dopiero później, to w dorosłym już wieku, zaczęły się podróże. Także trochę inaczej niż, wydaje mi się, gro podróżników zacząłem tą swoją przygodę z innym światem. Też gdzieś w tej nauce sztuki przetrwania także przyszedł ten moment, żeby dalej się rozwijać, no trzeba się już nastawić na 100% empiryki, czyli można się sprawdzić już tylko w terenie. Jest taki moment, kiedy ten trener nie da Ci więcej, niż Ty sam możesz później odkryć. Także tu te podróże były niezbędne. Tu hables en español? Sí, un poco. Kto to jest Indianin no contactados? No contactados to są tacy Indianie, z którymi teoretycznie nie ma żadnego kontaktu. To znaczy, że żadna osoba z zewnątrz nie może zbliżyć się do członka plemienia, nawiązać z nim w zasadzie żadnego kontaktu. Potencjalnie nawet wzrokowego nie powinno się z nimi utrzymywać. To są plemiona najczęściej amazońskie, które chyba same zadecydowały w swoim czasie kilkadziesiąt lat temu o tym, że nie będą więcej kontaktowały się ze światem białego człowieka, z tym światem cywilizacji, ze względu chyba na to, żeby zachować tą własną tradycję, kulturę, bo dostrzegli zagrożenie białego człowieka. Takich plemion jest sporo w Ameryce Południowej. Natomiast czy oni są tak w 100% no contactados? No już wiem, że nie, bo do wielu z nich co jakiś czas przyjeżdża chociażby przedstawiciel rządu, żeby dostarczyć im trochę jedzenia albo przekazać jakieś ważne informacje. No cóż, o czym oni rozmawiają, to tego już nie wiem, to już dla mnie jest zbyt duża zagadka. Natomiast takich Indian na pewno gdzieś tam można zobaczyć sprytnie. Ja się zastanawiam, jak w dżungli amazońskiej, bo o niej mówiliśmy, jak w ogóle się uchronić przed komarami i czy w ogóle tak naprawdę w dżungli amazońskiej to nie są przereklamowane te komary, bo mi się wydaje, że u nas na Mazurach to tam dopiero rypią, co nie? No dzisiaj mamy to akurat zatrzęsienie tych komarów. Ja je specjalnie załatwiłam na plan, żeby tak... Żeby pokazać, że i tutaj można. Sprawdzamy gościa. No ten test myślę, że też przejdę. Ja już z kolei przyzwyczaiłem się do większości insektów, które my w Polsce mamy. Ja już jestem do nich przyzwyczajony. Te ukucia dosyć szybko przestają być uciążliwe. Ja to z taką gracją mnie tak zabierz, tak. Tak, jest, no nie ma się co spieszyć, jest ich dużo, starczy, powoli, powoli. Ale to muszę powiedzieć, że jeśli chodzi o owady, można się do nich przyzwyczaić. Przede wszystkim my się trochę za bardzo boimy przyrody. Ja jeżeli tak patrzę na współczesne społeczeństwo, na ludzi, którzy mnie otaczają, to taki kleszcz wydaje się śmiertelnym zagrożeniem, prawie jak hipopotam w Afryce, więc no tu trzeba też kalkulować i wydaje mi się, że ten zdrowy rozsądek, on powinien zawsze nam towarzyszyć. Staram się nie używać żadnych repelentów, przynajmniej tutaj w Polsce. Też nie uważam, żeby one jakoś specjalnie dobrze działały. Natomiast w selwie jak najbardziej trzeba używać. Tam komary mogą nieść dengę, także tam dopiero insekty są prawdziwym zagrożeniem. O ile u nas chyba tylko psy, ewentualnie drugi człowiek może coś nam zrobić, o tyle w innych krajach to insekty niosą śmierć. Najbardziej hardkorowe miejsce, w którym byłeś? Najbardziej hardkorowe miejsce, w którym byłem. To się okazuje, że to był Las Kabacki, w którym właśnie mamy zdjęcia i ta akcja z wyciąganiem samochodu. Ale zwracasz uwagę właśnie na coś bardzo ważnego, bo czym jest hardkorowe miejsce? To, co dla białego człowieka jest hardkorowe, no to najprawdopodobniej właśnie jest dżungla albo pustynia, czy góry wysokie. No ale dla każdego podróżnika, czy pustynia, dżungla i góry, to przecież są wymarzone kierunki jazdy. Więc trudno mi jest określić, które miejsce było najbardziej, jakieś hardkorowe, jakieś takie najtrudniejsze. Ja po prostu no, lubię te klimaty, więc nie widzę. Nie byłem na siedmiotysięczniku, okej. Miałem kilku kolegów, którzy byli, opowiadali mi historię, jak można tam wytrzymać i muszę powiedzieć, że faktycznie zimy nie lubię, więc nawet na siedmiotysięczniki czy ośmiotysięczniki się nie wybieram. To nie jest mój klimat. Tam warunki do przetrwania są naprawdę słabe. Pytałam się o najbardziej hardkorowe miejsce, a najbardziej obrzydliwe miejsce, takie, w którym musiałeś, wiesz, być i... Ja nie wiem, ja sobie tak wyobrażam, że jednak w jakimś takim bagnie, wiesz, jak duże jesteś i tam jakieś pijawki w ogóle się do ciebie przykleją. No, różne rzeczy nas od nas... Obrzydliwe, albo najbardziej obrzydliwą rzecz, jaką jadłeś. O, to strasznie jestem ciekawa. Jest, no mogę ci odpowiedzieć i o miejscu, i o jedzeniu. Jedno, no tak. I drugie, proszę. Jedno i drugie, tylko myślę, że jedno to będzie zbyt oczywiste. Była to toaleta PKP, w dawnych PKP. I myślę, że to jest miejsce, do którego mówisz to kolejarce. Prawdziwemu z krwi i kości kolejarzowi, tak, pozdrawiamy, tak. PKP, alright. Więc wydaje mi się, że to było akurat to miejsce, do którego nie chcę już wracać. Natomiast, no to już teraz druga część układu pogarmowego, to wyjdziemy od przodu. Co jadłem najlepszego? Takie frykasy chyba właśnie maczygingowie mi za
zaoferowali. To Indianie, z którymi wszedłem w współpracę, właśnie w kooperację przez okazję zakładania szkoły przetrwania. I tam był taki, zrobił mi kolega Dimas taki test na Indianina. Ja nie wiedziałem, że to jest test na Indianina, ale trzeba było przepłynąć rzekę, pogrzebać pod kamieniami, wygrzebać spod kamieni różne rzeczy i zacząć to konsumować. No jak pierwszy raz zobaczyłem... To miał pancerzyk? To miał pancerzyk, to miał dużo nóżek, było takie długie i wiło się strasznie, więc jak tylko wygrzebaliśmy to z mułu rzecznego i właśnie mój towarzysz powiedział, jest ta parę komery, że to do jedzenia jest. My powiedziałem, że jest to loko i że musi to sam najpierw spróbować, żeby to mi przeszło w ogóle, bo czasami jest tak, że ludzie robią podpuchy, tak jak Mongoł zaczął częstować mnie takim surowym kawałem serca owczego. Tu w przypadku Indianina zjadł tego robala ze smakiem, więc ja musiałem to zrobić, oczywiście to nie był jedyny frykas. Okazuje się, że w zasadzie w takiej górskiej rzece, bo to jest górska selwa akurat tam na Stoczu Andów, tam rzeka wypłukuje w zasadzie wszystkie smaki, więc nawet coś, co wygląda bardzo obrzydliwie, w zasadzie nie ma smaku. Co się je w lesie? U nas w lesie jest dosyć, w lesie i w okolicach lasu, bo w samym lesie, w zależności od tego, jaki to las, czy to jest las liściasty, czy las iglasty, to są trochę inne produkty. Większość i tak tych smakołyków jest raczej na obrzeżach lasu, na polanach, na nieużytkach rolnych. I tu mamy całe zatrzęsienie. My zresztą teraz jesteśmy akurat nad stawikiem, gdzie rośnie, patrzę, pałka wodna. Jej korzenie są bogate w skrobie, akurat o tej porze roku można by sobie wyjąć, zrobić z nich pyszne frytki albo po prostu upiec na ognisku. No i jest to rarytas godny polecenia. Aczkolwiek pałka wodna jest pod ochroną, więc tu nie będziemy tego testowali. W zasadzie, jeśli chodzi o jedzenie w lesie, to trzeba sobie taką zasadę przyjąć, moim zdaniem, że z całego królestwa roślin jest tyle roślin, które jest jadalne, a tyle tych, które mogłyby nas potencjalnie uśmiercić. Cała reszta to są wypełniacze. Więc de facto do jedzenia mamy naprawdę dużą część, 3/4 tej skali roślin, które się tutaj znajdują. Jakbym tak popatrzył na trawę, to już stąd można by było zrobić i mąkę, i sałatkę jakąś. Uwaga, czy twoje córki, jak ty gotujesz, to mówią tak, no nie, znowu mleczę i pokrzywa. Nie. Nie chcę powiedzieć, że szewc bez butów chodzi. Akurat moje córki jedzą wszystko to, co ja robię, no przy czym częstuję ich inną dietą. Natomiast one także bardzo lubią na przykład właśnie chipsy robione z takich roślinek. Także ta dieta nie jest im obca i nie jest też dla nich obrzydliwa. Zresztą w ogóle dzieciaki odpowiednio zachęcone lubią eksperymentować. Tu jedyną przeszkodą, i to widzę właśnie przeszkoda całego naszego świata, tej naszej cywilizacji, że my bardzo poszliśmy w intensywność smaków. No tak, ale w kuchni indyjskiej wiele przypraw jest, wiesz... Pochodzenia naturalnego, tak. Ale przede wszystkim one są antyrakogenne, w związku z czym są super zdrowe, prawda? Okay. Czy my mamy w naszym lesie rzeczy, które są lecznicze? Mamy całe zatrzęsienie roślin leczniczych, jadalnych, użytkowych, także tych przeciwrakowych. Oczywiście rak to są różne części ciała, ale na przykład na przewód pokarmowy świetnie działa błyskoporek brzozowy, to jest taki rodzaj czarnej huby i z niego można robić napary i herbaty. Intensywne picie tego powoduje cofnięcie się wręcz komórek rakowych w przewodzie pokarmowych. Ale to jest jeden z wielu przykładów. Babka zwyczajna, lancetowata również mają podobne właściwości, z kolei na inne części naszego organizmu. Czy można, tak jak patrzy się na człowieka, rozpoznać, czy on rzeczywiście tą wolę walki i taką chęć przetrwania w sobie ma? Czy ty, jak realizujesz swoje szkolenia, jak przygotowujesz ludzi do wejścia do lasu, to widzisz tak, ten będzie płakał, ten będzie wojownikiem, ten położy się, raczej nic nie będzie robił. No muszę powiedzieć, że ja zazdroszczę ludziom, którzy są w stanie tak ocenić na pierwszy rzut oka drugą osobę. Ja z praktyki wiem, że to są cechy tak głęboko ukryte, że można je zaobserwować jedynie w faktycznym działaniu. Czyli nie ma tak, że stoję naprzeciwko grupy, jeszcze zanim wejdziemy do lasu i powiem, o, ten się odpadnie, ten wytrzyma, ten będzie pomagał, ten jeszcze coś tam innego. Nie. To wszystko wychodzi w praniu i czasem jest tak, że te osoby, no cóż, na początku mojej kariery, gdy się uczyłem tego trenerstwa, wydaje mi się, że to jest taki trend wśród trenerów, że właśnie starają się oceniać tych ludzi, tych swoich uczestników pod kątem tego, do czego oni są zdolni. Moim zdaniem to błąd. Oni sami nam pokażą, do czego są zdolni, a my musimy tylko tymi elementami na serio zagrać. No nie ma tak, że jest taka selekcja. Mówię, wszystko wychodzi w praktyce. Ty jesteś twardzielem. Jakie cechy ma prawdziwy twardziel? No ja nie patrzę na siebie jak na twardziela. Chciałbym być twardzielem, także... Nie, przepraszam, najmocniej jesteś twardzielem. Aha, to dziękuję bardzo. Natomiast jak oglądam Johna Rambo, to wtedy mam taki ten dysonans poznawczy, bo widzę takiego prawdziwego, filmowego zawadiakę, prawda? I człowieka, który boryka się w zasadzie ze zwykłym życiem. Wydaje mi się, że ten obraz twardziela właśnie został gdzieś tam wykreowany. A ta twardość to jest trochę tak jak bohaterstwo. Bohaterem się jest, ale z własnej woli, bo każdy czuje strach. Więc jak przełamiesz ten strach i masz tą motywację, żeby dalej dojść, no to jesteś bohaterem.
charakterem, z bycie twardym, to też jest kwestia psychiki. No, są momenty, kiedy każdy po prostu gdzieś odpuszcza, ma te chwile słabości, więc to dotyka każdego. Czy ty masz jakieś survivalowych guru? Ja muszę powiedzieć, że w ogóle przestałem wierzyć w autorytety i w ideały. Wydaje mi się, że zbyt wiele tych moich wymarzonych autorytetów poznałem osobiście albo widziałem ich w akcji, czyli poznałem tak naprawdę. Zawiodłeś się? Ale to być może nie dlatego, że oni zrobili coś źle, tylko być może dlatego, że moje wyobrażenie o nich było inne. Moje oczekiwania były tak wysokie, że właśnie jak mówimy, że ktoś jest twardzielem, to wyobrażamy sobie najczęściej gościa z nożem w zębach, gdzieś tam przedzierającym się przez bagno, osobiście zażynającym dzika właśnie tym scyzorykiem, prawda? I tak samo jak wyobrażasz sobie survivalowca, to wydaje ci się coś więcej niż faktycznie to oznacza. Sztuka przetrwania to jest de facto sztuką życia. Ponieważ moje autorytety trochę umarły, o tyle doceniam na przykład ludzi, którzy się tym zajmują. I tak jak Bear Grylls na przykład jest osobą, która sprawiła, że ten jego program sprawił, że ludzie zaczęli interesować się sztuką przetrwania, spopularyzował ją naprawdę bardzo mocno. I mimo, że zarzuca mu się pewną niefachowość w tych programach, gdzieś tam to takie aktorstwo, ten show, że jest takim showmanem, to w mojej opinii i tak zrobił bardzo dobrą pracę tym swoim programem, pokazując ludziom, że można do przyrody podchodzić także w inny sposób i że przygoda, nawet ta niebezpieczna, może okazać się całkiem bezpieczne, jeżeli tylko potrafimy się zaadaptować do sytuacji. Czym są szkolenia survivalowe? I tu warto byłoby sobie zadać pytanie w ogóle, czym jest sztuka przetrwania. W mojej opinii sztuka przetrwania jest ściśle, stricte związana z życiem i sposobem, w jaki my sobie funkcjonujemy, w jaki sposób żyjemy na co dzień. Jeżeli mamy siłę, mamy moc do tego, żeby żyć, mamy tą wewnętrzną motywację, no to już jest to dobrą podstawą, żeby zacząć rozwijać także tę stronę techniczną właśnie sztuki przetrwania. Zupełnie jak z treningiem sztuk walki, im więcej się ćwiczy, tym więcej można osiągnąć, tym więcej można przetrwać. Naukowcy zbadali, że specjaliści w takich zawodach bardzo trudnych, męskich bym powiedział, typu wojskowy, strażak, policjant, prawda, to są takie służby, które muszą sobie radzić w nagłych sytuacjach, z sytuacjami bardzo stresogennymi, podejmować bardzo trudne decyzje w krótkim przedziale czasu. Okazuje się, że ludzie ci, mając dosyć dużo lat doświadczeń za sobą, są w stanie w ekstremalnie krótkim czasie podjąć decyzję. I oni są w stanie to robić tylko dlatego, że przez te lata pracy mieli do czynienia z mnogością tych sytuacji, z ich różnorodnością. Dzięki temu ich umysł jest w stanie w błyskawicznym czasie przeprowadzić symulację myślową, czy sposób działania, jaki oni sobie właśnie wyobrazili, będzie właściwy do danej sytuacji, czy też nie. Podobny mechanizm nauki, czerpania z wielu dziedzin, możemy przenieść właśnie do tego naszego życia, do sztuki przetrwania. Jeżeli życie postawi nas w sytuacji, która od nas wymaga podjęcia naprawdę krytycznej sytuacji albo właściwej decyzji, no to jeśli wcześniej spotkaliśmy się z podobnym zdarzeniem, dużo łatwiej będzie nam taką sytuację rozwiązać. Tu dobrym przykładem jest auto, które ugrzęzło przed naszym spotkaniem. Ja już wcześniej wyciągałem auta z opresji, dlatego nie miałem zbyt dużego kłopotu, żeby domyślić się, jak fizyka zadziała akurat w tym przykładzie. Szczęściem pomogli też towarzysze, którzy najprawdopodobniej też sobie w takich sytuacjach radzili. Ale to właśnie jest życiowy przykład, jak nie poddawać się wtedy, kiedy jest ciężkie, tylko jak sobie z sytuacją zarządzić. Jest, koniec, brawo. Same szkolenia sztuki przetrwania najczęściej polegają na tym, że uczymy się, jak rozpalać ogień, budować schronienie, dbać o komfort termiczny, znaleźć pożywienie, czy nawet tak sztampowa by się wydawało, pierwsza pomoc. To są rzeczy, które staram się na tych moich szkoleniach przekazać, wpoić. Przy czym każdy z tych zagadnień, każda z tych dziedzin wymaga podejścia empirycznego. Jak powiedział Konfucjusz, jeżeli mi powiesz, to zapomnę, jeżeli pokażesz mi to, to zapamiętam, ale jeżeli dasz mi to zrobić, to ja wtedy zrozumiem. I na tym mi najbardziej zależy, właśnie na zrozumieniu tego, jak my działamy, w jaki sposób powinno się rzeczy wykonywać. Stąd, jeżeli uczymy się pierwszej pomocy, absolutnie nie powinniśmy tego robić w sali wykładowej. To wszystko powinno się odbywać w terenie. Ratunkowa, druga ekipa przejmuje szybko i idziemy dalej. Szybko przejmujemy, sprawnie i ruszamy dalej. Wszyscy trzymają, idziemy. Poszli.
W zasadzie wydawałoby się, że każdy potrafi rozpalić ognisko, ale czy tak jest w rzeczywistości? Wystarczy przejść się na polany rekreacyjne w lasach dookoła Warszawy w weekend i zobaczyć, w jaki sposób te ogniska są rozpalane. Okazuje się, że rozpalenie zwykłego ogniska czasem zajmuje pół godziny, czasem godzinę, a czasem w ogóle się to nie udaje. Jeżeli tylko potraktujemy ogień jak żywe stworzenie, ono też je, rozrasta się, prawda, no, ma wiele cech istoty żywej. Żeby to wszystko odkryć, no wystarczy się tym ogniem bawić, ale kto z Was bawił się ogniem w życiu dorosłym? Chyba tylko w dzieciństwie bawiliśmy się zapałkami. Jeżeli wybieramy się do szkoły przetrwania, warto jest zweryfikować, z kim mamy do czynienia. No nie wszystkie szkoły przetrwania mają kadrę, która ma odpowiednie doświadczenie, bo czym innym jest, gdy instruktor uczy się od swojego instruktora, jak powinno się uczyć innych, zupełnie czym innym jest, jeżeli ten instruktor jest człowiekiem, który to doświadczenie wyciągnął z praktyki. I właśnie tacy ludzie wydaje mi się, że mają tą najbardziej ważną wiedzę właśnie do przekazania, najbardziej rzetelną wiedzę do przekazania. Najlepszym nauczycielem jest doświadczenie, bo ono egzamin daje na samym początku. Survival survivalem. Chciałabym sprawdzić, czy poradzisz sobie z naszym festiwalowym kołem Fortuny, piąteczka. No mam nadzieję, że Fortuna będzie mi sprzyjać. To jedziemy. Gdzie straszy żółta dama? A. Na zamku w Czersku. B. Na zamku w Ciechanowie. C. Na zamku w Liwie. W Czersku straszy biała, więc Czersk odpada. W Ciechanowie, Ciechanów albo strzelam trójeczkę. Spotykasz 5-letniego siebie. Co powiedziałbyś małemu Łukaszowi? Ćwicz, brachu, ćwicz. Nie przestawaj i nigdy się nie poddawaj. Gdybyś mógł rozwiązać jeden problem współczesnego świata, byłoby to? Edukacja. Wydaje mi się, że edukacja stanowi największy problem, więc ja bym chciał, żeby wszyscy obywatele na świecie podnieśli swój poziom intelektualny. Żeby Immanuel Kant nie mógł nam zarzucić, że jesteśmy debilami. Czego się boisz? W zasadzie chyba tylko psów, albo może wszystkie moje lęki przekierowałem właśnie na tę jedną istotę. One są dzikie, mają olbrzymie zęby, więc... A tak poza tym, to w zasadzie... Kręcę. To wciąż wyzwanie? Sprawdzamy Twoją motorykę oraz umiejętność odpowiadania na pytania. Wakacje w namiocie czy pod palemką? Pod palemką. Długo i spokojnie, czy krótko i intensywnie? Zależy od sytuacji. Gaduła czy milczek? Wolę milczeć. Zimno czy ciepło? Gorąco. Zadania fizyczne czy intelektualne? Jedno nie istnieje bez drugiego. Najpierw musisz zaplanować, co chcesz zrobić. Wolisz dawać czy dostawać? Wolę dawać. Czekaj. Bo jeszcze chyba to, zapomniałam. Okej, okay, dobra, dobrze, cały czas... mi piłka spada, szybciej. O, widzisz? O. Czego ciągle ci mało? Doznaj. Co lubisz wąchać? Kwiatuszki. Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej o sztuce przetrwania, zapraszam Was serdecznie na szkolenia. ABC przetrwania to rekreacja, survival test to coś naprawdę mocnego już dla dorosłych i Mazury Challenge, czyli zimowy obóz, zimowa sztuka przetrwania. To są takie trzy sztandarowe szkolenia, które wydaje mi się, że przypadną Wam do gustu i każdy znajdzie coś dla siebie. Obserwujcie moją stronę www.tulej.pl lub moją stronę na Facebooku Łukasz Tulej, Tuli. O, ekstra! Tak, prezenty! Ale ja jestem na skuterze, nie mogę niczego wziąć. Nie, no ja w ogóle nie mam, nie mam nic do powiedzenia, bo jesteś moim faworytem. Chciałeś śpiewając na naszą, nasz festiwalowe koło Fortuny, Boże, słów im brakuje. To właśnie wszystko wygrałem, Łukasza. Wygrałem to! Tak, wygrał, absolutnie. Dawaj, bo nas jedzą. Tak. Dobra. Jak się jest niegrzecznym chłopcem, to się pali papierosy. Taka jest prawda. No, o, choroba. Dobra. Czekaj. Ale blisko było. Chciałeś mnie przezwać od obozu. Tak jest. Teraz. Ha, gerwazy, daj gwintówkę. Niechaj strący tę makówkę. Gdzie jest Gośka?